Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na modach. Jest to 50, chyba 5 odcinek z naszej serii właśnie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i komentarz jakiś. Powiem wam tak, czekałem na was do nocy. Do nocy czekałem na was i szukałem tutaj takiego kwiatka, który jest nam niezbędny do wielu rzeczy. Do wielu rzeczy jest nam niezbędny. Znaczy on jest konkretnie nam niezbędny tylko i wyłącznie do zrobienia takich petalsów, czyli jakby takich płatków kwiatowych. A one nam są potrzebne do kilku rzeczy. To jest nam do czego w ogóle potrzebne? A to w sumie do niczego. Przede wszystkim do czegoś takiego. Więc szukałem tego i nie mogłem tego znaleźć, ale zauważyłem wcześniej już, że archeolog szczur daje nam możliwość zamienienia niebieskiej orchidei w coś takiego. To nie jest takie trudne do zrobienia. Tylko w sumie Avatar of Atlantis, no chyba aha. Aha, no to nieźle, dobra, to nieważne. Nieważne, chciałem powiedzieć, że fajnie by było wrócić do świata teraz i go zrobić, tego archeologa, ale jeżeli ja potrzebuję awatara Ratlantis, no to chyba żart jakiś po prostu. To ja będę musiał zwiedzać godzinami ten świat, żeby zrobić tego archeologa, bo ja potrzebuję tam wielu rzeczy do awataru Ratlantis. Dobra, to moje wielkie plany właśnie popadły w ruinę niestety, więc trzeba szukać tego kwiata. No trzeba szukać, bo to zrobimy jak nic nie zrobimy, prawda? Wydaje mi się, że jest coś takiego, jest jakiś robocik z jakiegoś moda, któremu jak wpiszemy polecenie, to on tam na przykład... Co ty w ogóle? Aha. To jeżeli wpiszemy mu polecenie znalezienia jakiegoś przedmiotu, to on tam z 32 bloków zasięgu wyciągnie nam wszystkie takie przedmioty, takiego rodzaju. Więc on by nam się tutaj gigantycznie przydał, ale nie pamiętam z jakiego on jest moda. No i w sumie to w skrócie tyle. Poczekajcie. Avatar of Ratlantis. Czy to trzeba zrobić... nie da się tego inaczej, tak? Coś tam w dupło. Coś dupło, ale nie wiem gdzie. To jest po prostu szczurek, pirat. Załatwmy szczurka, pirata. Czy z niego jakieś rzeczy ciekawe wypadają? Bo ja tam nie pamiętam, co już z niego wypada, tak prawdę mówiąc. Dobra, tutaj za jego załatwię. I co? Upieczony szczur z niego wypadł, no super jakby. Nie jest mi to potrzebne, szczerze kompletnie mówiąc. Powiem wam tak, obawiam się, że w tym świecie dużo nie zrobimy, póki nie znajdziemy... W ogóle to jest pełno tych myrmeksów. Dużo nie zrobimy, jeżeli nie znajdziemy... O, proszę, Atlantian kolejny. Dużo nie zrobimy, jeżeli nie znajdziemy tych kwiatków, bo potrzebujemy ich naprawdę sporo to w ogóle. A musimy i tak musimy je znaleźć, co najmniej chociaż jeden przynajmniej, no tak. Chyba, że jeszcze mam taki pomysł, archeologa można gdzieś znaleźć, jeżeli tak by było, to by było w sumie fajnie. Archeolog? Cheesy Cage, a jaka jest szansa na to? Który to jest? Gdzie się nie zmienia? Tu się nie zmienia. 1000, aha, naprawdę? Super, bo chyba Cheesy Cage można tutaj kupić z tego co mi się wydaje. Czekajcie. Cheesy Cage, no można. No fajnie, nie? Tylko, że fajnie, że... musiałbym kupić ich 1000, żeby to w ogóle miało jakiś sens logiczny. A no takiego sensu nie ma logicznego póki co. Niestety. Ponieważ nie jestem w stanie kupić 1000. Nawet z moim kontem obecnym nie jestem w stanie kupić 1000, bo to byłby ponad milion pieniążków do wydania, a ja nie mam tyle pieniążków do wydania. No więc cóż, no z tego świata załatwiliśmy sobie tylko parę jakichś, nie wiem, jakiś gratów, jakiś tego i nie wiem, cokolwiek. I jeszcze coś takiego znaleźliśmy. I w sumie to nic więcej z tego świata nie dostaliśmy i jeszcze trochę złota i lapisu, no ale to zawsze można sobie kupić albo wydobyć, a jakby przyszedłem tutaj po jakieś rzeczy nowe, ja myślę, że tutaj spędzę dużo czasu,
A okazuje się, że ja muszę znaleźć jakiś kwiatek, który mi zablokował kompletnie cały postęp i rozwój w ogóle, jakkolwiek. Wiecie co, ja planowałem tutaj spędzić 5 odcinków w tym wymiarze. Co najmniej 5 odcinków. Ale z tego co ja widzę, to chyba jest ostatni odcinek, który tu spędzimy, póki co przynajmniej, bo no muszę ten kwiatek znaleźć, głupi, no trochę bez przesady, no. Jeden kwiatek, który jest super rzadki, super jest rzadki. Muszę ich 9 takich znaleźć, żeby w ogóle rozpocząć pracę z tym modem. Bez sensu, nie? Może ja jeszcze zły wymiar patrzę? Może jeszcze zły wymiar patrzę? To nawet nie sprawdziłem, czy to wymiar dobry jest. W sumie to, kurde. Nie, Rotlantis, to dobrze, to dobrze. Dobrze patrzyłem. Tylko, że chyba póki co źle patrzyłem, ale na ziemię, bo takiego kwiatka nie znalazłem. Powiem wam tak. Czasem warto po prostu pójść do questów i zobaczyć, co jest tam napisane. Wystarczy użyć Bone Meala tutaj. Tylko akurat tak się składa, że Bone Meala ja też w sumie nie mam. Więc trochę średnio i tak, ale. Mogę z tego zrobić kączkę. Mączkę kostną? Nie mogę. Ale ja widziałem tutaj w nocy szkielety. Widziałem szkielety, więc jesteśmy w stanie Bone Meala stąd zdobyć. Ale w sumie, jeżeli. Na jakim jesteśmy kordach? Nie takich złych nawet. W drugą stronę musimy się przemieszczać. Powróćmy gdzieś na kordy 0,0 mniej więcej. O, ja widzę, że już. Nie, dobrze jest, jest dobrze. Oj, 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 nie. Ja chciałem raczej w tą stronę. Troszeczkę się zagapiłem. Nie patrzyłem na koordynaty. Wróćmy gdzieś na koordy 0,0. O, kurde, znowu mi się Y pomyliło z Z-em. Ejaj, co to jest? A to jest portal, okej. Aha, to tu jest portal. A, czyli. Dobra, no to poczekajcie. Tu jest portal 5 czy 6, nie pamiętam, chyba 6. 6 zróbmy dla bezpieczeństwa, ewentualnie piątki będzie po prostu brakować. Wróćmy do domku po Bone Meal i już nie będziemy mieli absolutnie żadnych problemów z niczym. Dobra, może odłóżmy kilka rzeczy. Tylko jakich? Tego nie możemy na pewno odłożyć. Więc tak, ja to będę chciał na pewno zrobić, ale żeby to zrobić, muszę tak mieć. To muszę zrobić. To muszę zrobić. Dobra, to potrzebuję to wtedy. Dobra, to jeszcze parę emeraldu będę potrzebował. Będę potrzebować w takim razie. To będzie 36 emeraldów, a ja bym chciał 32. Dobra, to zróbmy to tak. Po prostu, o. Złoto tu odłóżmy, lapis tu odłóżmy, bo one raczej nie będą nam potrzebne. Czy czapkę pirata można zdobyć w jakiś prosty sposób? Archeolog może nam. O, okej, ciekawe. Tutaj jest Piper Hut, nie wiem co to jest, nie wiem co to znaczy nawet. No ale spoko. Bone Meal to będzie z kości, a kości są tutaj, dobra. Czy ja mam więcej kości czy strzał? Obstawiałbym, że strzał. Tak, strzał mam więcej nadal o te jakieś 20 tysięcy. Tu był nasz portalik, fajny. Wejdźmy do niego. O, od razu weszliśmy. Tak, teraz. Nie, bo to. Czyli na koordynatach 0,0 się znajduje. Znajduje się. Portal, ale wywala nas w innym miejscu trochę. Dobra, czyli teraz już ogarniam. Dobra, zbone milować trawę tutaj, to wiecie co? Ja bym zrobił troszeczkę wypalanie, w sensie wypalanie nie, ale bym zrobił wykarczowanie lasu, takie dosyć masne i bym po prostu sobie odgrodził jakieś tutaj miejsce. Oj, chwilę, dobra. Jakieś takie miejsce, żeby sobie po prostu tą trawę rozrosnąć, tak po prostu o. O, na przykład tutaj. Gras. O, no i proszę bardzo, no i jest ta roślinka. No i pięknie, o to chodziło. O to właśnie chodziło, żeby ją mieć. Bo ja chyba mam tu bezużyteczne rzeczy jakieś, prawda?
Tak, sporo bezużytecznych rzeczy. Tu jeszcze jakieś coś dziwne. Nie wiem, co to są za rzeczy, ale dziwne jakieś. Oj, wyrzuciłem jednego bone meala. Dobra. Ja się tych rzeczy tutaj pozbędę. Dobra, myślę, że możemy kontynuować rozrastanie naszych roślinków. Znaczy raczej trawy w sumie, bo roślinek nie rozrastamy, tylko z trawy my je po prostu tworzymy. Całe szczęście, że przeczytałem to po prostu, bo już chciałem zamierzać się do zrobienia czegoś innego, co mam właśnie zaplanowane na odcinek. Czego to jeszcze nie wiem, bo szczerze mówiąc, naprawdę nie pamiętam, co mam zrobić w jutrzejszym odcinku. To znaczy, no tak, dla was jutrzejszym, a dla mnie to będzie sobotni. Wyobraźcie sobie, znaczy dla was też sobotni, aha, XD. W sensie dla mnie, tak, jest wtorek dzisiaj. To jest kontrowersyjna opinia, ja wiem o tym, ale dla mnie jest wtorek i koniec kropka. Nie ma żadnej soboty, nie ma żadnego piątku, czy tam cokolwiek u was jest. U mnie jest wtorek. I jakby na tym można zakończyć, bo jest po prostu wtorek i koniec i tyle. Mogę wam, nie wiem, załatwić jakąś osobę, jeżeli byście chcieli, która przyjdzie tutaj i powie wam: hej, dzisiaj jest wtorek. Tak, jest wtorek. Nie jest sobota ani piątek, jest wtorek. Więc śmiesznie trochę jest, jak nagrywa się na zapas, co nie? Dobra, powiem wam, że mamy troszeczkę roślinek, ale mamy też noc, więc szybko lepiej zróbmy tą miksturę. Nie, butelka, o nie, butelki potrzebujemy, ale spokojnie. Mamy tutaj piasek, więc możemy przepalić taką butelkę. Mamy też drewno i pewnie kamień jest. Chyba jest tu kamień, tak? Tak, jest zwykły kamień standardowo. Ojej, coś się stało. Ale poleciał ten mój kill off. Potrzebuję 8 cobblestone'a. No i pięknie, mam 8 cobblestone'a. Stańmy sobie na akwedukcie. Zróbmy piecyk. O, mamy piecyk. Przepalimy 3 szkła, zrobimy butelki. O, nie, nie mam. A, dobra. Deskę miałem przepalić. Dobra. Uporządkujmy ekwipunek w międzyczasie. Emerald. Chcemy zrobić. Jakby. To chcemy i chcemy. Tak to się robiło? Tak się robiło Gema? Tak się robiło Gema Ratlantis. Ratlantian Automaton Core. To jest coś, co jest mi potrzebne. Raw Marbled Cheese. To ja bym chciał wiedzieć, czy. Flower Power, okej. Okay. Najpierw zróbmy te butelki, okej. Okay. Robimy buteleczkę. O, pięknie. I teraz tak. Myk. Raz, dwa. I co tam jeszcze było potrzebne? To, tak? 2T. Dobra. I poszukajmy Ratlantiana i spróbujmy odwrócić w teorii jego właśnie rozwój. Dobra, tylko musimy takiego danego Ratlantiana znaleźć, czyli Ratlantide? Nie, Ratlanty. Nie wiem, jak to odmieniać. Dziwne to jest jakieś. O, szkielet drugiego poziomu champion tutaj w tym wymiarze, a to ciekawe. Co to jest w ogóle? To jest wampir też? Aha. Jeju, jaka to jest plaga wampirów w tym świecie. Ty mnie średnio interesujesz, ja? O, to jest coś. To jest coś, co mnie interesuje za to. Gin, dobra, zginął. Czy dał mi swoją esencję? Nie dał mi, ona powinna gdzieś tu leżeć. Opada w dół? Nie, to jest strzała. Ty, gdzie jest jego esencja? Nie wiem, nie dał mi może? Wiem, że nie miałem miejsca w ekwipunku niestety, no ale nadal jakby ich za troszeczkę. Widzę, że mam mało paliwa w jetpacku, trzeba by nie naładować, ale najpierw, wiecie co? Poszukajmy jednak tego Ratlantiana, bo bym chciał zobaczyć, jak ta miksturka działa. Poszukajmy go sobie szybciutko. On nie powinien być tutaj jakiś rzadki. W sensie. O, natrafiłem z powrotem na to miejsce, gdzie rozrastaliśmy sobie roślinki. Ciekawy zbieg okoliczności. Mała szansa była na to. O Boż. Dobra, my musimy patrzeć sobie na mapkę tam, gdzie są wrogie stworzenia. To tam musimy się zbliżać, bo Atlantian jest musi. No musi być zaznaczony jako wrogie stworzenie. Tylko jest problem, że wrogimi. O, jest. Dobra. Dobra. Na niego używam potka. Chodź tutaj do mnie. Pięknie. Neo Ratlantian, okej. O nie, on ma 800 HP. Czy on mi zadał jakoś dużo obrażeń? Nie wiem, ile mi zadał obrażeń.
Ale nie zregenerowałem się, więc chyba mi zadał mało obrażeń, tak mi się wydaje. Dobra, ale w każdym razie musimy wziąć mieczyk nasz drugi, tak zwany. Czyli mieczyk na silne potwory. Z niego chyba będzie wtedy wypadał ten mózg taki dziwny, co nie? Tak mi się wydaje. Bo tak bym, jeżeli on jest taki super mądry, no to raczej z niego właśnie ten... Coś się stało. Gdzie on jest? Nie ma go już tutaj. Czy on jest tutaj? Czy że zniknął, czy coś? Nie, no... Kurde, gdzie on jest? Skąd mnie atakuje? A on tu lata, czy coś? Chodź tu, a nie. Jezu. No i będziesz tak latał? Dobra, będę go walił. To nie jest dobry pomysł. I tak ma wyglądać z nim walka? Okej. Czym ty jesteś w ogóle? Blok jakiś. Co to jest w ogóle? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj jest. Jezu, naprawdę? Muszę z nim się tak użerać? On jest chyba... On autentycznie jest gorszy niż... Blazing... Blazing Juggernaut. On jest gorszy niż Blazing Juggernaut. A wiecie, jak ja ich nienawidzę? A wiecie, jak ja ich nienawidzę? I to naprawdę wiecie. Ja muszę go zabić moim mieczem, żeby looting na niego zadziałał. Proszę, nie zabijaj się sam siebie. Jezu. O, utknął. Dobra, S. No zginźże. Czemu? O, dobra. Dało się. Umarłem na śmierć. Jak to? No niemożliwe. Aha, jeszcze mnie cofnęło tu. No to chyba niezłe żarty. Aha, no to nieźle. No to nieźle. Dobra, będę musiał sobie poradzić tutaj. Ale nie będę wam chyba tego pokazywał, no kurde. Jeju, jak to jest teraz ciemno. No bez jetpacka to ja nie jestem już taki kozak. No niestety, no ale na tym to mniej więcej polega właśnie. Czyli by poczekać do dnia, dzień chyba i tak już schodzi. Neoratantian był ciężki do pokonania, ale chyba mamy z niego ten psioniczny mózg czy coś, to całe szczęście. W każdym razie, o nie, Feraratlantian, uciekaj ode mnie. Nie, on mnie nie dogoni w wodzie, co nie? A.S. Pluje mu na mordę. Tu jest chyba drugi? Nie, co to jest? A, to jest chyba jeden z bloków z walki z tym Neoratlantianem. Tak mi się wydaje. Dobra, udało mi się dotrzeć tutaj w miejsce, gdzie zabiliśmy bossa naszego. Z pewnością najpierw tak, mamy ten mózg, całe szczęście, bo już myślałem, że się spalił w tym, w piorunie czy coś. Quest za niego był, okej. W ogóle mamy trochę questów do odebrania. Tutaj jeszcze mamy 50 tysięcy IQ XD. Mask of Bliss. Okej, w porządku. Póki co tego nie tykam, bo się trochę tego boję. Bo było napisane tam... a co gdyby... I te znaki zapytania. To nie może dobrze znaczyć. Moderzy do Minecrafta są tacy, że to po prostu nie może dobrze znaczyć. Dobra, ale w każdym razie mam jeszcze parę rzeczy do odebrania. Przede wszystkim Cheesy Cage. Potion Resistance. Czy to się ciężko robi? Potion Resistance. No nie, więc wywalam to. Za to jest sporo pieniążków i throwing torch, aha. Myk. Można sobie zastrzelać pochodniami wszystko. Fajne, podoba mi się, ale trochę bezużyteczne dla mnie. Ojej. Dobra, coś tam jeszcze mieliśmy chyba w bossach, tak? Chyba jest. Tak, Neoratlantian. Unclaimed Black Market Container, super. I Chicken Pet, bardzo fajny pet, ale ja mam już tego peta, niestety. Dobra, pokonaliśmy Neoratlantiana. Jeszcze mamy tak, Black Defa mamy jeszcze. I jeszcze mamy Ratlantian Automatona. Tego wiem jak zrespić, tego podejrzewam, że wiem jak zrespić. Ale jeszcze może nie wiem. Poczekajcie. Tego Ratlantian Automatona to ja mogę nawet teraz chyba zrespić, tak mi się wydaje. Tylko wiecie co? Ja myślę, że zrobię mądrą rzecz. Trochę bardziej mądrą niż wiecie. Taką bardzo bezpieczną, bardzo mądrą rzecz. Mianowicie to,
Schowajmy to tutaj, póki co. Właśnie, w ogóle, co tu się wydarzyło, że ja nie mogę tego... nie mogę tu włożyć jeszcze mojej ładowarki. Wywalę trochę tych nasion, bo nasiona są tak proste do zdobycia po prostu. Są mi potrzebne, rzeczywiście cały czas mi są potrzebne, tak jak wcześniej mówiłem. Ale no serio, bez przesady. Czy to jest marbled cheese? Ja potrzebuję raw marbled cheese. To już nie będzie chyba takie łatwe do zdobycia, tak myślę. Czy tu może jest raw marbled cheese? Chiseled, marbled cheese stairs, tile, pilar. Średnio. Może w tym bogu czy czymś będą, co? To jest raw marbled cheese. Pięknie, potrzebuję tego 8 konkretniej. I... jeden póki ma, co mam, a zniszczyłem 4. Dobra, już mam 3. 4. 5, 6, 7, 8. Dobra. I teraz chyba ten gem i to chyba robią ten core, tak? Tak mi się wydaje. Tak, Ratlantian Automaton Core. Pięknie. I teraz pójdźmy tutaj, o. Chiseled Marbled Cheese. To jest... Chiseled Marble Cheese Brick. Tu chyba będzie Chiseled Marble Cheese. Marble Cheese Brick. Marble Cheese. Jezu, co? XD po prostu. No inaczej nie da się po prostu wyrazić na ten temat. Chiseled Marble Cheese. To jest jedyna rzecz, jaka jest mi potrzebna. Chyba będzie trzeba to zrobić tak jak normalnie w Minecrafcie, czyli zwykły Marble Cheese i... zamienić to na płytki i z płytek i z płytek chiseled, tak jest, konkretnie właśnie tak, tylko potrzebuję te głowy automatonów, a jak się te głowy automatonów robi? Ja się też powinno jakoś robić, co nie? Ratland, ale to przez archeologa, to tak średnio trochę. Kto? Który mnie zaatakował? I od skąd? O ty gnojaku, ja ci dam. Właśnie, pozbyłem się tego wiertła, żeby uruchomić nasz charger, który naładuje nam zbroję, bo w sumie umarliśmy dlatego, że nasza zbroja nie była ładowana. W sumie nie pomyślałem o tym wcześniej, zapomniałem o tym, że jest ona włączona. Wyrzućmy ten stack sera, naprawdę. Dobra, mam jeszcze jedno coś takiego. Czy to będzie mi potrzebne? No nie wiem, może. Złoto, w sumie nie, już złoto nie zbieramy. To złoto sobie usunę. No i chyba nie zawalczymy z tym Ratlantian Automatonem dzisiaj. Ale zawalczyliśmy przynajmniej z tym Neo Ratlantianem, więc bardzo fajnie akurat. Bo te głowy, jak się je tam... No to było coś napisane o nich, tego jestem pewien. Tutaj to było? Nie, to było tu. Okej? Okay? Wypadają sfera Ratlantianów, naprawdę? Nie, no niemożliwe, no gdzie? Nie, no nie wierzę. Rat crafting table w ogóle, co? A, okej. Okay. Aha, okej, okay, czyli ten crafting table jest niezbędny dla szczura, który ma po prostu crafting upgrade, czyli ulepszenie craftingowe. Nie wiedziałem, że takie istnieje, ale spoko. Znowu muszę chyba do nocy poczekać na to, by wyglądało. I co tutaj się w ogóle podziało, bo ja tego nie zrobiłem. To się naturalnie też nie zrobiło, czy się zrobiło naturalnie? No, raczej się zrobiło, ale to właśnie takie bardzo dziwne. Dziwna struktura jaskiniowa, jakaś taka dziwna. Poczekajmy do nocy i kończę odcinek. Okej, okay, mamy noc, poszukajmy tych chwil Ratlantianów, pozabijajmy kilka z nich, ale jeżeli naprawdę, jeżeli nie będzie, nie wypadnie z żadnego głowa, to powiem tak. No będziemy musieli opuścić ten świat, bo nie będziemy mieli tu więcej co robić. Ale myślę, że jeżeli chodzi o szczury, to może je kiedyś wykorzystam. Może poszukam szczurów, może je pooswajam i może je powykorzystuję troszeczkę, tak myślę. Myślę, że to będzie mógł być dobry pomysł. Aha. Czajcie, żeby przez całą noc nie znaleźć ani jednego Ratlantiana?
Jezu, ale tragedia. Nie, ja mam dosyć, wychodzę z tego wymiaru. Powiem wam tak, inaczej się troszeczkę go spodziewałem. Wyobrażałem sobie go jako takie, bo wiedziałem, że to jest upadła jakaś rasa starożytna, tak? To wyobrażałem sobie jak takie postapokaliptyczne miasto. Takie jakieś megalopolis, który jest po prostu zawalone takimi gruzami metalowymi, jakimiś takimi, wiecie, płytami, odłamami różnych takich rzeczy, a nie spodziewałem się raczej dzikiej dżungli po prostu, w środku której będzie kilka konstrukcji z marmuru, ale i tak spoko świat, spoko pomysł, fajny pomysł właśnie. Tylko, że no niestety, jeżeli chodzi o jego wykonanie, to już troszeczkę gorzej, bo tak jak ja mówiłem. Wiecie, jak ja mam stosunek do losowości w grach. Losowość w grach jest spoko, jeżeli gra polega na tym, że otrzymujesz losowy wynik, ale losowość w grach nie jest spoko, jeżeli masz losową szansę na to, żeby zdobyć coś, co pozwoli ci na to, żeby miał jakiś progres do przodu, ponieważ możesz tego nigdy nie osiągnąć i zablokować się na wczesnym etapie gry, a jest taka możliwość, żebyś nigdy tego nie osiągnął. Albo możesz to osiągnąć natychmiastowo, ale szczerze mówiąc, ja bym wolał tego nie osiągać natychmiastowo, jeżeli mam szansę tego nie osiągnąć nigdy. Więc, no cóż, w każdym razie zwiedziliśmy sobie ten świat. Pokonaliśmy jednego z jego bossów, więc było spoko, było fajnie powiedzmy. Będziemy potrzebowali jeszcze kolejną nową skrzyneczkę, osobną tym razem właśnie dla rzeczy też z moda rats, tylko że ta będzie trochę większa potem, jak już zaczniemy ogarniać normalne szczury, ale tak to póki co może nie wiem. Niech będzie ta skrzynka sobie. Tutaj niech sobie będzie i tutaj odłożymy wszystkie rzeczy, które do Modarac będą nam potem przydatne kiedyś w przyszłości. To będę miał do zjedzenia. Te wszystkie rzeczy tutaj stąd, to też, to też. Dobra, to póki co mi wystarczy, to też w sumie tam trzeba odłożyć. I to też w sumie, a to są jakieś śmieci, które mi się potem przydadzą. No cóż, w każdym razie bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i komentarz. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Odcinki codziennie oczywiście o 18, więc zapraszam. Cześć!